Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj coś kompletnie innego. Po pierwsze, testuję nowy mikrofon do telefonu, do nagrywania. Po drugie, dzisiaj bawimy się w hakowanie Instaxa. Paulina przed aparatem macha nam. I teraz tak. Mamy sobie Instaxa. Jak widzicie, jest jego lampka zalepiona czymkolwiek, żeby nie wpływał na ekspozycję zdjęcia. Już sprawdziliśmy, że mniej więcej ogniskowa odpowiada takim 35 mm na pełnej klatce. Ustawiliśmy dwie lampy na fotocele po pierwszym błysku, bo Instax wali tylko bezpośrednio jednym błyskiem. Zasłoniliśmy główną lampę, żeby nie wpływała na ekspozycję, ale żeby wyzwoliła właśnie te na fotoceli. I efekt jest taki, że używamy światła studyjnego na Instaxie i mamy całkowicie profesjonalny efekt na filmie natychmiastowym. Także zhakowaliśmy Instaxa różowego, no bo różowy, czemu nie? Nikonek, tylko dla porównania tutaj robiliśmy. A, rzuciłem zdjęcie, zrzuciłem zdjęcie. Jest zdjęcie Instax. Nikon. Tu jedną ręką operować. Robiliśmy testy po prostu na 35 mm. Patrzyliśmy, czy wychodzi. Wszystko wyszło cacy. Zrobiliśmy pierwsze zdjęcie i od razu sukces. Pomachaj, no do widzenia. Pa, pa. Pamiętajcie, ten subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie. Nara.